Szanowni Państwo, w imieniu swoim, Senatu oraz społeczności Akademii Morskiej w Szczecinie serdecznie witam dostojnych gości, którzy swoją obecnością uświetniają dzisiejszą uroczystość jubileuszu 70-lecia szkolnictwa morskiego na Pomorzu Zachodnim. Chciałbym serdecznie powitać pana ministra Marka Wróbarczyka, ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. Witam panie ministrze. Posła na Sejm pana Arkadiusza Marchewkę. Jego ekscelencję doktora habilitowanego arcybiskupa Andrzeja Dzięgę, metropolitę szczecińsko-kamieńskiego. Witam ekscelencję. Pana doktora Artura Staszczyka, doradcę wojewody. Witam serdecznie, panie doktorze. Pana Ryszarda Miczko, wicemarszałka województwa zachodniopomorskiego. Witam panie marszałku. Pana Marcina Pawlickiego, zastępcę prezydenta miasta. Witam panie prezydencie. Pana Stanisława Kuczyńskiego, starostę drawskiego. Witam panie starostę. I pana Adolfa Wysockiego, konsula honorowego Finlandii. Witam panie prezydencie. Szanowni Państwo, witam rektorów i dziekanów zaprzyjaźnionych szkół i uczelni, a w szczególności pana Jacka Wróbla, rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, pana Marka Tendorfa, rektora Politechniki Opolskiej, pana Janusza Zarymskiego, rektora Akademii Morskiej w Gdyni, pana Tadeusza Markowskiego, rektora Politechniki Rzeszowskiej, pana Tadeusza Bogdala, rektora Politechniki Koszalińskiej, pana Wiesława Trąbczyńskiego, rektora Politechniki Świętokrzyskiej, pana Zbigniewa Łukasika, rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu, pana Marka Górskiego, prorektora do spraw nauki i współpracy międzynarodowej, pana Pawła Drozdziela, prorektora do spraw studenckich Politechniki Lubelskiej. Pana Andrzeja Dziedzica, prorektora do spraw nauczania Politechniki Wrocławskiej. Kontynuuje tradycję edukacji morskiej, której początki sięgają roku 1947. W ramach trzech wydziałów kształci się tu kadry oficerskie, nawigatorów i mechaników oraz wykwalifikowane kadry dla transportu, spedycji i logistyki. Wszystko zaczęło się 70 lat temu. Propozycja zlokalizowania w Szczecinie szkoły kształcącej kadry dla potrzeb gospodarki morskiej powstała w grudniu 1945 roku. Pomysł zrealizowano przenosząc Wydział Nawigacyjny z Państwowej Szkoły Morskiej w Gdyni właśnie do Szczecina. Powstałą na jego bazie Państwową Szkołę Morską w Szczecinie powołano 1 stycznia 1947 roku, a działalność rozpoczęła jesienią tego samego roku. Już w ciągu pierwszych 6 lat istnienia Państwowej Szkoły Morskiej wypromowano 492 absolwentów, wśród nich wielu cenionych oficerów i kapitanów floty handlowej. Działalność szkoły zawieszono w roku 1953, a edukację morską młodzieży w Szczecinie przejęło Nawigacyjne Technikum Morskie. Dzięki staraniom władz Szczecina i armatorów wrócono do tradycyjnego szkolnictwa morskiego, powołując w styczniu 1962 roku Szkołę Rybołówstwa Morskiego. Szkoła prowadziła 2 wydziały – nawigacyjno-połowowy oraz obsługi maszyn statków rybackich. W 1963 roku powstała w Szczecinie nowa szkoła ponaturalna – Państwowa Szkoła Morska. Wpłynęło wtedy ponad 1000 podań. Praktykę wstępną słuchacze pierwszego roku Wydziału Nawigacyjnego odbyli na żaglowcu szkolnym Dal Pomorza. W 1967 roku pod szyldem Państwowej Szkoły Morskiej połączono obydwie szkoły. PSMK kształciła na 3 wydziałach.
nawigacyjnym, nawigacyjnym połowowym i mechanicznym. W roku 2016 odsłonięto głaz upamiętniający pierwszych absolwentów ówczesnej PSM, którzy w roku 1966 opuścili mury szkoły przy Wałach Chrobrych. Szkoły, która wykształciła wielu znamienitych dowódców polskiej floty morskiej w czasie jej największego rozwoju. Ostatecznie ponaturalna Państwowa Szkoła Morska została w 1968 roku przekształcona w Wyższą Szkołę Morską z dwoma wydziałami – nawigacyjnym i mechanicznym. W 2002 roku został powołany Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu. Uprawnienia do nadawania stopni naukowych, jakie uzyskały poszczególne wydziały na przestrzeni kolejnych lat, stanowiły podstawę do przekształcenia uczelni w akademię. Do dziś ta morska uczelnia kontynuuje długie tradycje edukacji morskiej. To uczelnia inna niż wszystkie. Panuje tu niepowtarzalna atmosfera. Kiedy słuchacze szkoły morskiej byli tu skoszarowani, część pomieszczeń na wyższych piętrach gmachu przy Wałach Chrobrego służyła im jako pokoje mieszkalne. Od samego początku uczelnia rozwijała swoje zaplecze badawczo-szkoleniowe. Znalazło się tutaj m.in. planetarium, gdzie można prześledzić wędrówkę gwiazd na niebie północnym, równikowym i południowym podczas księżycowej nocy. Można tu poznać tajniki prowadzenia statku na podstawie obserwacji ciał niebieskich. Dziś Akademia posiada najnowocześniejsze zaplecze symulacyjne i szkoleniowe, które umożliwia profesjonalne szkolenia zarówno studentów, jak i zawodowych nawigatorów i mechaników, którzy chcą podnosić swoje kwalifikacje. Do ich dyspozycji uczelnia posiada ośrodki szkoleniowe w Szczecinie, Świnoujściu oraz Kołobrzegu. Głównym zadaniem Akademii Morskiej w Szczecinie jest kształcenie oficerów, nawigatorów i mechaników zgodnie z nowoczesnymi standardami i wymogami Światowej Floty Handlowej, Rybackiej i Pasażerskiej, a także pracowników dla sektora transportu, spedycji i logistyki. Obok kształcenia kadr dla międzynarodowej gospodarki morskiej, misją Akademii jest też rozwój badań naukowych i innowacyjnych technologii w ścisłej współpracy z gospodarką i społeczeństwem. Wśród drzew Parku Żeromskiego usytuowany jest uczelniany kampus. Osiedle akademickie położone jest w bliskim sąsiedztwie reprezentacyjnej części Szczecina, blisko Wałów Chrobrego. Nawigator 21, statek badawczo-szkolny Akademii Morskiej w Szczecinie, to jeden z najbardziej rozpoznawalnych symboli uczelni. Podstawowym zadaniem Nawigatora 21 jest szkolenie z zakresu nawigacji, obsługi maszyn, bezpieczeństwa i ratownictwa morskiego oraz współpracy przy prowadzonych badaniach naukowych. Mostek nawigacyjny wyposażony w nowoczesne urządzenia. Maszynownia służąca kompleksowemu szkoleniu mechaników, ale także specjalistyczna aparatura badawcza gwarantują wysokiej jakości kształcenie przyszłych marynarzy, a także umożliwiają udział w międzynarodowych projektach badawczych. Nawigator 21 brał udział w badaniach dla Europejskiej Agencji Kosmicznej czy Fundacji WWF. Studia to nie tylko sama nauka i zajęcia programowe. To także koła naukowe, które pozwalają na rozwijanie pasji naukowych oraz stawianie pierwszych kroków w zawodzie. Akademicki Związek Sportowy prowadzi zajęcia w 16 sekcji sportowych, jak wioślarska, żeglarska czy pływacka, choć nie tylko. Chór Akademii Morskiej w Szczecinie istnieje na scenie muzycznej miasta i regionu już prawie 14 lat. To jeden z najbardziej utytułowanych polskich zespołów, a dodatkowo wizytówka Akademii.
Od roku 1947 szczecińskie szkoły morskie opuściło ponad 13 tysięcy absolwentów. Każdego roku w poczet studentów Akademii wstępuje blisko 1000 osób. Wśród nich 1/3 to kobiety. O wyborze uczelni decydują chęć zdobycia wiedzy i praktycznych umiejętności, chęć przygody, a często także tradycje rodzinne. Rektor Akademii Morskiej w Szczecinie, doktor habilitowany inżynier kapitan żeglugi wielkiej Wojciech Ślączka, jest absolwentem Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Szczecinie. Po studiach został pracownikiem swojej macierzystej uczelni. Akademia Morska to uczelnia XXI wieku, która kształci profesjonalistów znajdujących z powodzeniem pracę na morzu i lądzie. A wszystko w ścisłym powiązaniu z badaniami naukowymi i rozwojem innowacyjnych technologii. Akademia Morska w Szczecinie kontynuuje tradycję edukacji morskiej istniejących od 1947 roku Szkół Morskich w Szczecinie.